strategiczne miejsce Polski na wschodniej flance NATO. Gwarantowało bezpieczeństwo nam i sojusznikom. Dzień dobry Państwu. Po słowach wstępu myślę, że to najlepszy moment, abyśmy się przedstawili. W miejscu defilady pytają Państwa Joanna Dzieniszewska z dowództwa garnizonu Warszawa oraz kapitan Marcin Bełdyga z Wojskowej Akademii Technicznej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Odtworzenie systemu rezerw, poszerzenie programu szkoleń żołnierzy. Zapisy tej ustawy są odpowiedzią na współczesne zagrożenia. Oprócz kontraktów zbrojeniowych i rozwijania kompetencji polskich żołnierzy, powołane zostały także nowe jednostki. Są to m.in. 18. Dywizja Zmechanizowana i 1. Dywizja Piechoty Legionów, rozmieszczone na ścianie wschodniej. Pierwsza z nich już funkcjonuje, druga jest w trakcie formowania. Jej jednostki znajdą się w takich miejscowościach jak Ciechanów, Białystok, Czerwony Bór, Siemiatycze, Łomża, Chełmno, a także Brodnicy, Grajewie, Ostrów, Żubowie, Targonie, Wielbarku, Kolne oraz Iławie, Kamionce. Od 2017 roku rozwijamy w Polsce 5. Wojsk Zbrojny, Wojsko Obrony Terytorialnej. Od 2022 roku polskiej cyber. Szanowni Państwo, na uroczystość przybyli dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Są obecni dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Wiesław Kukuła, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski. Jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Maciej Klisz. Komendant główny Żandarmerii Wojskowej, generał dywizji Tomasz Połuch oraz dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Tomasz Dominikowski. Wojna hybrydowa na granicy Polski z Białorusią i atak Rosji na Ukrainę powodują, że obchody święta Wojska Polskiego w tym roku mają szczególny charakter. Pokazujemy naszą siłę i jedność. Chcemy godnie upamiętnić bohaterów Bitwy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa dla wolności Europy oraz zachęcić do wstępowania do Wojska Polskiego, ale pamiętajmy, że na granicy pełnią służbę nasi żołnierze. Służbę pełni tysiące żołnierzy. A teraz, panie i panowie, z tego miejsca pozdrówmy ich oklaskami i podziękujmy za ich służbę. Siłą biało-czerwonej jest więc Wojsko Polskie. Żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia strzegą bezpieczeństwa naszego kraju. Pilnują granicy Polski. Niosą pomoc w czasie klęsk żywiołowych i pandemii. Szanowni Państwo, w miejsce uroczystości wprowadzona zostaje wojskowa sesja honorowa. Tradycyjnie na czele orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Największa orkiestra w Wojsku Polskim. Za orkiestrą wprowadzona została także kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Kompanią dowodzi kapitan Grzegorz Kudyk. A już za chwilę pierwsze komendy do żołnierzy wydawał będzie dowódca dzisiejszej uroczystości, pułkownik Marcin Kujawa. Na co dzień dowódca pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pododdziały na moją komendę. Pododdziały. Pas! Ruka w prawo. No właśnie, wspaniale się nie zrobiło.
oddziały hasisz! Pod oddziały hasisz! Szanowni Państwo, w miejscu dzisiejszej defilady jest obecny szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raymond Andrzejczak. Ci z Państwa, którzy są tutaj z nami w okolicy Multimedialnego Parku Fontan, przebycie szefa sztabu mogli oglądać za pośrednictwem. Przybył od ulicy Krasińskiego i właśnie tam, na wybrzeżu Gdyńskim, oczekuje na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent na uroczystość przybędzie z Pałacu Prezydenckiego. Przyjmie meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości od szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następnie dokona